Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy oglądający filmik na kanale, oczywiście, który powstał tylko ze względu na Was, by było Wam lżej, ale oczywiście nie w portfelu, tylko w naprawach. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest taki. Skupiamy się na takiej małej, drobnej sprawie, która stwarza bardzo duże problemy i bardzo wiele osób ma z tym problem. Chyba już widzicie, co to jest, albo przeczytaliście w tytule. Otóż, kto nie wie, to zaraz się dowie. Jest to zawór, który reguluje sobie ciśnienie wysokie na listwie paliwowej Common Raila. Jest to zawór z firmy Bosch. Na jakiej zasadzie działa? Otóż słuchajcie, rzecz wygląda w ten sposób. Są dwa piny, jest ceweczka, która zostaje wysterowana PWM-em. Co to znaczy PWM-em? To znaczy wypełnienie impulsowe ze sterownika komputera, czyli nasz komputer, który steruje, nie ładuje bezpośrednio 12 V prądu stałego na ten zawór tutaj. Dlaczego? Dlatego, że, jak Wam w tym momencie powiem, taka ceweczka w pomiarach, nie mówimy tutaj takich doszczętnych warunkach laboratoryjnych, natomiast ma około 4 ohmów w temperaturze, około 20 stopni. To jest, mówię około, dlatego że spotkałem się z różnymi rezystacjami, więc żeby nie było niedomówień, ona ma, przyjmijmy, około 4 ohmów. I jest to ceweczka, która jest niskorezystancyjna, niskoohmowa i gdybyśmy podłączyli na nią 12 V bezpośrednio, czyli tak jak powiedzmy dajemy sobie prąd na nasz przekaźnik samochodowy, to najnormalniej w życiu taka ceweczka uległaby uszkodzeniu. Dlatego od razu mówię, jeżeli potrzebujemy takie coś wysterować, to do tego potrzebujemy jakikolwiek generator. Ja coś takiego nabyłem całkiem niedawno. Człowiek miał tego, o, nie widzicie, człowiek miał tego typu bardzo dużo urządzeń. Jest to jakiś taki bardzo prosty generator. Ja Wam przedstawię gdzieś tam później, jak to działa, na jakiej zasadzie. Generalnie rzecz jest jaka. Mogę nim wysterować elektrozawór, mogę nim wysterować wtryskiwacz, mogę nim zasymulować nawet czujnik położenia, czujnik nie położenia, tylko czujnik ciśnienia na listwie paliwowej. No i to jest dla mnie już mistrzostwo. Także gratuluję temu, kto to zaprojektował, bo urządzenie jest tanie, a sprawdziło się naprawdę bardzo dobrze. No ale wracając, słuchajcie, do tematu i nie sugerujcie się tym, że ja mówię co chwilę słuchajcie, dlatego że ja Was nie widzę, więc kurczę, po prostu ja myślę, że Wy tylko to słuchacie, a czasem nie oglądacie. Ale to tak na marginesie. Więc co nasz zawór robi? Jeżeli jest czujniczek na listwie, a czujniczek wygląda tak, to jest czujnik, który na listwie zarządza, monitoruje bardzo mocno w wąskim paśmie nasze ciśnienie, które musi być utrzymane, zachowane w zależności od obrotu, w zależności od temperatury paliwa, bo to też ma znaczenie i oczywiście obciążenia silnika steruje ciśnieniem paliwa, które jest regulowane za pomocą zaworu niskiego ciśnienia, czyli tego zaworu, który zamontowany jest w pompie, czyli to jest zawór wydatku paliwa. I naszego tutaj głównego zaworu, którym jest już zawór utrzymujący nasze ciśnienie paliwa na listwie. Ale bardzo często może się zdarzyć sytuacja tego typu, że macie jakieś tam problemy i chcielibyście taki zawór na przykład poddać, może nie tak regeneracji, bo to regeneracją być powinno, natomiast chcielibyście go poddać czyszczeniu. Ale patrząc na to, a jeszcze jedna uwaga, na którą musimy zwrócić rzecz jasna sprawę. Są dwa typy zaworów. Możecie się spotkać z zaworem, który jest zamknięty, jak i również możecie się spotkać z zaworem, który jest otwarty. I także tutaj zwracajcie na to uwagę. Ale co? Jeżeli mamy taki zawór, który jest zaworem otwartym i chcielibyśmy sprawdzić, co on może robić, bo co może robić? No właśnie, co ktoś by zadał pytanie, co taki zawór może robić niepotrzebnego, czego może zrobić nie powinien. Otóż może się zdarzyć sytuacja taka, że może powstać za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym. Może powstać za niskie ciśnienie. A dlaczego? Otóż dlatego, że
Taki zawór ma płynny zaworek, który sobie płynnie pracuje wewnątrz. I ten zaworek ma za zadanie utrzymać nasze ciśnienie. To nie jest, żebyśmy sobie tak zrozumieli, zawór, który się otwiera jak kran i leje i sika. Bo jak wiecie, w hydraulice bardzo niewielka nieszczelność powoduje bardzo duży ubytek ciśnienia. I tuż to też tak dzieje się w takim właśnie zaworze. Bardzo minimalnie uchylony upuszcza ciśnienie i przymknięty zwiększa to ciśnienie na listwie, czyli zapotrzebowanie na paliwo jest większe i on to paliwo nam dostarcza pod wyższym ciśnieniem już do naszych wtrysków. Ale gdyby się zdarzyło właśnie, że nasz taki zawór zrobił nam psikusa, bo co się na przykład w nim mogło zrobić? No, mogła się zdarzyć sytuacja tego typu, że opiłki go przyblokowały bądź chcą go przyblokować w pozycji na przykład otwartej, czyli delikatnie, minimalnie uchylonej. W ten czas to paliwo nam zmyka, ucieka sobie wężami powrotowymi z powrotem do filtra, z powrotem do baku. A jeżeli się taki zawór nasz zatrzyma w pozycji zamkniętej i on się otworzyć nie może, to w ten czas mamy za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym i zaczynają się problemy. Ale co? Jak patrzymy na taki zawór, no kurka wodna, przecież on nic nie ma. Kawałek bolczyka, jakaś gumeczka, jakieś otworki. No o co holender w tym zaworze chodzi? Dlaczego on robi psikusa? I otóż postanowiłem się z Wami taką sytuację podzielić. Więc z czujnika rezygnujemy. Czujnik, jak to sprawdzić, jakie pomiary zrobić, jak go zasymulować, oglądajcie sobie na moich innych filmach. Natomiast skupimy się na pewnej rzeczy. Dla niektórych w tym momencie to, co powiem, będzie być może nowiną, być może nie, aczkolwiek chciałbym, żeby było takim czymś jak po prostu poradnikiem do sprawdzenia, na czym się możemy skupić. Więc tak, ta część tutaj, frontowa, która jest, o, może nie widzicie tego dokładnie, o, dokładnie to, ja spróbuję Wam to może przybliżyć, jak mi się uda. O, coś tam widzicie, nie? To jest nasz filterek, czyli nasze siteczko, które jest w stanie zgromadzić bardzo dużo zanieczyszczeń, bardzo dużo opiłek. Jak to się później przekłada? Otóż przekłada się w ten sposób, że to ciśnienie, które napiera tutaj na to właśnie siteczko, ono wpuszcza pod wysokim ciśnieniem to paliwo do tego siteczka, ale co by się stało, gdyby to siteczko było zatkane? No właśnie, no i ktoś by pomyślał, no przecież to jest bolczyk, nie sitko. Ja Wam mówię, że jest to sitko, o czym za chwilę się przekonacie. No i więc tak, jesteśmy w tym momencie na monitorze. Bierzemy sobie nasz elektrozawór pod, kurczę, nasz mikroskop. O, i proszę bardzo. Nie wiem, czy Wy to dostrzegacie, ja to widzę bardzo dobrze, tylko ten zawór robi mi troszeczkę psikusa i mi ucieka na boki. Ale jak widzicie bardzo dobrze, jest to bardzo drobniutkie siteczko, które składa się z odrobinek takich malutkich dziureczek. Jak widzicie, na tym siteczku już są zgromadzone tu w tej górnej części jakieś opiłki, malutkie zanieczyszczenia, które robią psikusa. Nie będę Wam mówił, co można z takim siteczkiem zrobić, bo nie chciałbym, żeby ktoś sobie wyrządził jakąś niepotrzebną krzywdę. Generalnie skupimy się tylko dzisiaj wyłącznie na tym, żeby móc takie coś ewentualnie udrożnić i sprawdzić, czy pozytywnie ta próba przeszła. W każdym razie, tak jak widzicie, ja go obracam w tym momencie i ono składa się z malutkich, miniaturowych dziureczek i to siteczko bardzo często, gęsto potrafi zgromadzić na sobie właśnie opiłki, śmiecie. A wierzcie mi, że kupowanie takiego zaworu nie jest rzeczą tanią i nie zawsze do końca kupienie zaworu rozwiązuje sprawę, bo wiecie bardzo dobrze, że wielokrotnie zdarzyła się sytuacja, że ktoś pojechał do pana NK czy innego. Panie, coś tam się dzieje, więc ten pan powiedział, trzeba wymienić to, tamto. No i zakończyło się na tym, że jeszcze by silnik wymienili i dalej problem niezlikwidowany, bo okazało się, że coś tam innego. Więc obyście uniknęli takich właśnie rozwiązań specyficznych, które Wam nie pomagają, to skupimy się w tym momencie na próbie wykąpania takiego zaworu w wanience. Tak jak widzicie, nasz zawór po powiększeniu tak wygląda. Tam ma kanaliki przelotowe. O, elegancko. I dobra, usuwamy nasz mikroskopik.
wstawiamy naszą wanienkę. Tu lecimy. O, proszę bardzo, jest wanienka nasza. Wanienka ma bardzo czystą w tym momencie powierzchnię. Czysta chemia jest wlana, nie ma niczego. Żadnych zanieczyszczeń. Troszeczkę chemii oczywiście do wody dolałem, która jest do czyszczenia elektroniki, do czyszczenia różnych zaworów i tak dalej, i tak dalej. I co w tym momencie ja będę robił? Założę sobie od razu przewody, żebyście mieli to rozeznanie i tą różnicę. W tym momencie nie zrobię nic, nie będę podłączał kabelków, oprócz tego, że włożę taki elektrozawór do wanienki, tak jak widzicie, włożyłem do wanienki, uruchomię wanienkę i będziemy sprawdzali, co się dzieje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której, wierzcie mi, nie powie wam nikt. Sporadycznie, może ktoś, nie? To ja tak wam powiem w zaufaniu. Taki zawór ma szczelność IP67. Wody wpuścić nie powinien, ale musicie sobie zdawać sprawę jedną, najważniejszą taką, że uszczelnienie zaworu dotyczy jego całego korpusu tutaj. Natomiast w tej kostce, gdzie są piny, niestety to uszczelnienie już nie wchodzi w tą rachubę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj przychodzi kostka, która ma uszczelkę i to ona powinna wyłapać wilgoć. Dlaczego? Dlatego, że tak został zawór stworzony, więc jeżeli zakładacie, że trzeba wanience wykąpać coś, to pamiętajcie o bardzo ważnej kwestii. Włączamy wanienkę, zawór w tej postaci, nie zatopiony całkowicie, by ta kostka była na zewnątrz, bo przy długotrwałej kąpieli woda wejdzie. Włączamy. Tak, włączamy. Dokładnie. Odpalamy w cudzysłowie naszą machinę i sprawdzamy, jak się nasz zawór zachowuje. I tak jak widzicie, z naszego zaworu zaczynają wypływać powoli małe nieczystości. Ale rzecz jest jaka. Nie wiem, czy mnie słychać do końca, jest ładnie, bo na pewno jest buczenie wanienki. Widzimy, że w tym momencie z naszego zaworu zaczyna coś tam wypływać. Nasza wanienka zaczyna być toksyczna dla tego zaworu. Zaczyna rozpuszczać jakieś tam nieczystości w środku są, które są oczywiście, ale zaraz pokażę wam wariancik, który należałoby zrobić i wierzcie mi, że naprawdę należało. Bo sama wanienka nie rozwiąże wam takiej sprawy. No i tak jakbyśmy sobie zerknęli w tym momencie, nasz zawór prawie przestał już wypuszczać nasze paliwo ze środka, nasze nieczystości. Ale co by się stało, gdybyśmy w tym momencie zrobili coś takiego? Wyciągam nasz zawór. Zapnę sobie do niego przewody z generatora. I zrobimy próbę mycia w wanience ultradźwiękowej. Z powrotem mamy nasz zawór, który sobie siedzi. Tutaj są przewody już podpięte, jak widzicie. Dwa przewodziki są wpięte. Z naszego zaworka nie wypływa nic, więc ja biorę sobie mój generatorek. Zaczynam go zasilać i odpalamy sprzęta. Proszę bardzo, nasz zawór zaczął pracować. Nie wiem, czy to na filmie widać. Ja sobie mogę tutaj nim sterować płynnie, natomiast o, zaczęły się pojawiać w tym momencie nowe nieczystości, których naprawdę zaczyna się pojawiać bardzo dużo w momencie, gdy nasz zawór zaczyna pracować. No i dobra, pasowałoby, żeby sobie taki zaworek potykał chociaż kilkanaście minut. O, przed chwilą jakieś coś tam wielkiego wypłynęło z jego boku, co oczywiście w normalnych warunkach pewnie by nie wypłynęło. Dobra, co by nie zatruwać waszego czasu,
Wanienka zostaje włączona. Wyciągnę ją za parę minut, znaczy zawór wyciągnę za parę minut i zrobimy sobie malutkie oględziny. Także póki co, do zobaczyska za chwilę. I spotykamy się po dłuższej przerwie. Z mojego zaworku już wypłynęło to, co miało wypłynąć. Tak jak widzicie, leży on już przede mną. Natomiast powiem Wam jedną rzecz. Bardzo ważną rzecz. Praktycznie rzecz biorąc, w kwestii kąpania i mycia jest to bardziej niż ważne. Jeżeli wyciągniecie go z wody i staracie się go wysuszyć, wydmuchać, a macie urządzenie, to podłączcie go, żeby sobie popracował. Dlaczego? Dlatego, że jego zaworek w tym momencie pracując wyrzuca jednocześnie wodę. I oprócz tego, że go wydmuchamy, pasowałoby go właśnie, żeby był włączony i sobie popracował. Dobra. Spróbujemy jeszcze na większym zasilaniu. Czy mamy jakąś różnicę, czy już nie? No nie. Ja sobie w tym momencie ręcznie wysterowuję zamykanie i otwieranie. Dobra. I tak oto, tą metodą zobaczymy, co zrobiliśmy. W każdym razie powiem Wam tylko tyle. Wiadomo, generalnie przyjmuję zawsze założenie, że każdy wszystko robi na własne ryzyko. Dlatego jeżeli coś robicie, pamiętajcie, na własne ryzyko. Dlatego, że zawsze możecie coś sknocić, coś schrzanić, więc sobie potem nie było niedomówień. O, i w tym momencie, zobaczcie, skupimy się na monitorku. Chodź tutaj. Chodź tu do mamy. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Zobaczcie, w jakim stanie jest aktualnie to siteczko. Jeżeli widzieliście go poprzednio, ono było bardzo zanieczyszczone. Co prawda w tym momencie światło robi mi tu psikusa, które świeci. Być może gdybym go troszeczkę ukrócił, o, to byłoby tego oślepienia troszeczkę mniej. Natomiast siteczko zrobiło się, może nie widać tego idealnie tak ładnie na nagraniu, ale musicie mi zaufać, jest naprawdę czyste. Wiadomo, że to dmucha się jeszcze powietrzem, ale innej metody nie ma, żeby z tego siteczka pozbyć się zanieczyszczeń. I jeszcze jest jedna rzecz jaka. Jeżeli taki zawór sobie wyczyścicie, wymyjecie, to nie róbcie sobie czegoś takiego, jak to kiedyś widziałem, że ktoś sobie wziął papierek ścierny, taki bardzo drobniutki, i sobie jechał po tym zaworku, żeby zetrzeć te wszystkie nieczystości. No właśnie, a potem wszystko wchodzi do środka i leci sobie w układ paliwowy. Także mamy w ten sposób oto nasz zawór Boscha, który jest do regulacji ciśnienia paliwa listwy. Udrożniony, pracujący, czysty, gotowy do założenia. I myślę, że gdyby ktoś zabieg zrobił tego typu, oczywiście używając jeszcze kompresora i powietrza, by wydmuchać i wyczyścić nasz zaworek, zakłada go i spokojnie może się nadal cieszyć jazdą, nie myśleć o tym, że musi zainwestować w zawór, zrobić wydatki. A jak wiecie, są wakacje, lepiej jest wydać, kupić gofry, kupić lody dziecku, żonie kupić coś tam, nie? Dobrze, że żona nie słucha, bo by Wam zaraz kazała, nie kupiłeś zaworu, to mi kup. Ale słuchajcie, takie niestety jest życie. Wiecie bardzo dobrze. Może daje i bogaci. Mąż zarabia, żona traci. No i coś w tym chyba jest, nie? W każdym razie, póki co na razie, korzystajcie z wakacji. Dziękuję za oglądanie filmu. Życzę miłych napraw. Jak macie problemy, w komentarzach śmiało piszcie. Będę się starał Wam pomóc. Oczywiście w formie podziękowania łapeczka w górę, subskrypcję sobie włączamy, wtedy wiemy coś bieżącego. A będzie tych wiadomości przybywało, nie ubywało, bo problemów jest więcej, 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 a chcę, żeby było Wam lżej. Także póki co na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!